Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witajcie! Jak wiecie, lubię dobrze zjeść. Po ciężkim dniu pracy w kopalni dobrze zjeść coś szybko i smacznie. Mięso kretoszczura jest idealne. Wystarczy pokroić i usmażyć. Dzisiaj dowiecie się, jak to zrobić. Zapraszam! Do przygotowania tej ostatniej już potrawy od snafa będziecie potrzebować kilku kromek chleba, połowy szklanki oleju, dużego kubka mleka, około 300 g mąki pszennej, soli, czerwonego barwnika spożywczego, połowy łyżki słodkiej papryki oraz takiej samej ilości przyprawy do grilla, a także dwóch jajek. Warto też wspomnieć, że proporcje samych przypraw możecie dowolnie modyfikować według własnego uznania. Zacznijcie od wbicia obu jajek do miski. Dodajcie do nich ponad połowę mleka z waszego kubka, a następnie zmieszajcie całość z wszystkimi przygotowanymi wcześniej przyprawami. Teraz czas na mąkę, której pierwszą małą część wsypcie do pozostałych składników. Rozmieszajcie dokładnie, jeśli będzie trzeba, dodajcie więcej. Generalnie chodzi o to, aby masa konsystencją przypominała takie gęste ciasto na naleśniki. Pamiętajcie też o tym, aby pozbyć się grudek. Jeśli będzie to wyglądało u was tak jak teraz na filmie, wówczas całość jest już gotowa i najtrudniejszą część przepisu macie za sobą. Jeśli zamierzacie przyrządzić mięso z kretoszczura na ognisku, to koniecznie rozpalcie je wcześniej i dajcie mu się najpierw wypalić. Do gotowania zaś zabierzcie się dopiero, gdy zostanie już sam żar, na którym będziecie mogli położyć patelnię. Rozgrzejcie na niej mocno cały przygotowany olej, a gdy to nastąpi, zanurzcie kromki chleba w przygotowanym cieście i smażcie krótko z obu stron, tak aby się ładnie przyrumieniły. Jeśli macie pod ręką ręczniki papierowe, możecie usmażone mięso na chwilę na nich położyć, tak aby odsączyć nadmiar tłuszczu. I to już wszystko, jeśli chodzi o przepis. Jedzcie mięso póki gorące, bo tak smakuje najlepiej. Świetnie syci, gdy jesteście głodni, a przy okazji jest też zdecydowanie najszybsze do przygotowania z wszystkich zaprezentowanych potraw. Smacznego! To był ostatni odcinek z serii Gotuj ze snafem. Jeżeli podobały wam się filmy, dajcie znać i napiszcie też w komentarzu, ile bryłek rudy dalibyście za kawałek pieczonego mięsa z kretoszczura. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w starym obozie, za Gomeza! Na zakończenie tej miniserii, zanim jeszcze zobaczycie Making of, chciałbym podziękować Kamilowi, czyli Snafowi, za zaproszenie mnie i Kuby do siebie i ugoszczenie przez kilka dni. Każdy taki film wyjazdowy, jaki kiedykolwiek zrealizowałem na kanale, zawsze wiązał się z poznaniem nowych i ciekawych ludzi i nie inaczej było w tym przypadku. Tego typu materiały cieszą mnie osobiście najbardziej, nawet jeśli nie udaje mi się ich zmontować na czas. Bardzo jednak doceniam każdą taką podróż, a ta konkretna dzięki pięknej okolicy i gościnnej atmosferze była naprawdę udana. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie mogli zobaczyć jeszcze kolejne podobne realizacje. Napiszcie, jak wam się podobała całość, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Potrawka z chrząszcza, przepis. Snaf, a powiedz, z jakiej sieci telekomunikacyjnej korzystasz? Którą sieć telekomunikacyjną mógłbyś polecić w Górniczej Dolinie? Robar Mobile 2. Jeżeli podobał wam się odcinek, miska mi spadła. Pamiętajcie, jeżeli gotujecie na kuchence, aby użyć garnka o grubym dnie. Co dalej mnie mówić? Ja zawsze mogę zrobić ją gdzieś tam, położyć na ramię albo coś takiego. Tylko tak, tak żeby ona jakoś, nie wiem... Co się śmiejesz? To jest dobry motyw. To jest dobry motyw? Tak. Bo wymyśliliśmy. No, ja jestem. Po ciężkim dniu w pracy kopalni. Przepis ten, jak i pozostałe, zostały przeze mnie sprawdzone i przygotowane na LARP Gothic. Tak miało być. Już? Tak. Ach, nie ma to jak usiąść po ciężkim dniu pracy. Nie chwal więcej, Borgison, ja cię proszę.
takie drobne tipy, jak gotować na ogniu, też sprzedamy, nie? Pewnie, pewnie. Ale jak za pół roku zobaczę w Biedronce, w słoikach gotową potrawkę z chrząszcza a la Snaf pod jakąś firmą, to ja nie wiem. Jeszcze Makłowicz poleca będzie. Rzucamy chrząszcza. Widać? Teraz krzyczymy. Aaaa, nie gotuj nas, gorąca! Witajcie! Ale mam kurwa zajawkę na kretoszczura. Dzisiaj dowiecie się, jak go usmażyć na patelni. Zapraszam, będzie zajebiście!